Cześć, z tej strony Kasztan. Witam serdecznie na moim streamku, na nocnym streamku z Gotycha. Jedziemy dalej fabularnie tego jakże wyśmienitego RPGa. No to jedziemy z kokosem. Cześć Nati. Co tam u ciebie? Widzę, że czatujesz na powiadomienia. Jaki? 22. No też myślałem, że odpalę o 22, ale no niestety się nie udało. No niestety. Tak czasami życie kieruje. Dobra. Sejwik trzeba wybrać. No myślę, że tam z godzinkę, półtorej sobie pogramy. Dobra, no to wczytujemy. Ty masz Barabasza, ja mam swojego Barabasza. Dziękuję, Mat. Dobra, zapomniałem, że tutaj z tymi się łupię, z tymi zębaczami. Za to się bana nie dostaje, kiedy będziesz miał takiego barabasza. Ale ja tak powiem ci, że ja tak stronię od barabasza. Zależy w sumie o jakim barabaszu mówimy. O, pięknie. Mam pytanie. Czy ten streamek jakoś chodzi? Jako tako? Bo ostatnio mam naprawdę problemy z internetem. Pakiety mi gubi, nie wiem co się dzieje. Aha, ta jest, okej, dobra. No to fajnie, że jest okej. Dobra, tutaj była ta kolejna polana z tymi zębulami. Zębulami. A DNS jakie masz? Wiesz co, ja mam domyślne DNS-y. Wiem, że na googlowskie warto sobie ustawić, nie? Nie, wiesz co, ja operuję przez Wi-Fi, także... I mam kilka urządzeń podłączonych do takiego dosyć taniego routera. I mi się zdaje, że on jest po prostu za bardzo przeciążony i od czasu do czasu trzeba mu... najnormalniejszy w świecie resecik zapodać, nie? Takie jak masz problem z komputerem, to wyłącz, włącz komputer, nie? Alt, Ctrl, Delete, wyłącz i włącz komputer. To sformatuj dysk C, to na pewno rozwiążesz wszystkie problemy. To te googlowe. No, ja wiem, bo ja sobie ustawiałem, pamiętam, na PS4, bo to pomagało. Znowu mnie czasami zębacze dobili, nie? Co wczoraj. Tą zbroję mam taką dosyć lipną. Chyba bym musiał iść do Koristo i kupić sobie od niego tą zbroję arcymaga. Nie wiem, czy jeszcze mi ona... że tak powiem... obowiązuje. Momencik, przepraszam. Dobra, jestem z powrotem. Działa, wszystko działa. No, także zębacze dosyć umiejętnie tutaj sobie ze mną radzą.
ale wystarczy odpowiedni sposób na walkę z nimi i myślę, że jest ok. Już jest ok. Kurde, szkoda, że oni takimi grupkami się tu stakują. To jest dosyć kłopotliwe. Ojejku, muszę sobie wyciszyć ten dźwięk. No to ja też sobie walnąłem barbaszkę, żebyś tak sam nie był. No i twoje zdrowie. Okej. Wow, kolejne trzy sztuki. Czy ja dobrze idę do tego czarnego trolla? W sensie trolla. To był troll z tego co pamiętam. Pamiętam, że te tereny nie były chyba dostępne w dwójce, w momencie jak się tu wracało. Tak niby ta górnicza dolina się powtarza w tej dwójce, ale to jest tylko naprawdę taka malutka część jej. W porównaniu do tego jak ona się rozrasta na boki właśnie w tej pierwszej części. To jakiś koleś stoi. A to Diego jest. A tu też coś jest. Ojejku, ja to już zapomniałem. Jak bardzo fajnie wrócić do tej gry i odkrywać takie rzeczy, które po prostu wypadły gdzieś z pamięci. No gra jest duża, nie? Także... Nie sposób wszystkiego zapamiętać. Dieguś. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie. Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. No Diego, co tutaj masz? Chyba właśnie tego trolla. O, i dostaję doświadczenie. No wspaniale. No, jest, są 3 tony problemów z przodu, widzę już. Witaj! Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne, jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt, albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. Ja pamiętam, jak to trzeba było zrobić. Tutaj będzie pewnie, tutaj leży zwój i to jest zwój pomniejszenia potwora. Jego trzeba pomniejszyć i wtedy go porobić. W ogóle takich fajnych rzeczy, z tego co pamiętam, w dwójce nie było. Takich jak pomniejszenia potwora, właśnie telekinezy nie było. A to dosyć takie ciekawe, ciekawe spele. O, jest. Strona z dziennika. Tam będzie mu uwagę jego odwracał. O, tak to sobie mogę grać. Mogę stać w miejscu i przeczytamy tam stronę z dziennika.
Dzień 169. Dziś mi się uda. Jestem pewien. Bogowie będą mi sprzyjali. Wypróbowałem już wszystko. Najtwardsza stal pęka w zetknięciu z twardą skórą trolla. Strzały po prostu odbijają się od niego. Teraz jednak wykorzystam magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Kurinis. Zapłaciłem za niesłoną cenę, ale myśliwskie trofea, które zdobędę przy jego użyciu, odpłacą mi wszystko z nawiązką. Dzisiaj zabiję trolla. No. Chyba ci się nie udało, ziomek. Dobra, weźmiemy sobie zmniejszenie potwora, dopiszemy gierkę. Jak się pomniejszać? Jaki śmieszny mały trolik. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Jaki mały trolik. Skóra trola. A to trochę mniejsza ta skóra będzie w takim razie, nie? Czy ona się jakoś powiększy magicznie potem? A, to jest takie przejście. Ten poszedł do tego kołowrotu? Aha, tam stanę sobie przy tym kołowrocie. Piekielnik, dobra. Słodki mały trolik. Słodki mały trolik. Ej no! Kurde, gościu, myślałem, że mi to otworzysz. O, za Diego, nie? Pyszniutki. Witaj. Chodźmy. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. Już myślałem, nie? Że powtórka z rozrywki. Teraz powinno działać. Szkoda, że nie naprawiłeś tamtego w kopalni. Ej, o kurwa! Skąd oni tu? Ziomeczki małe są chyba tak skryptowane, że atakują silniejszego. Tak mi się wydaje. Ale dobrze, dobrze. Poziom leci. Jest elegancko. Dobra, idziemy do jego. Facet, ale kółko zatacza. Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. No i elegancko. Hops, do dziury. Harpia? O kurde. Ale to jest strasznie wredny przeciwnik. O matko, matko. Diego, pomóż mi. Please help me. Hello, I'm under the water. Please help me. Jezus, kto nagrywał te dźwięki dla tego potwora? A to taki... to jest właśnie to. Obrażenie mam ok, ale obronę mam. Strasznie słaby defense. Kamień skaniony troli. Super. Mamy jeden kamień ogniskujący z ilu? Z sześciu? Nie, z pięciu, bo pięć musimy zdobyć. Bo jeden już jest. Pentagram ma 5 rogów. To pięć, jeden już jest, cztery, czyli jeszcze trzy.
Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie. Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Trzymaj się. No i pięknie, mamy... Tak, no pięć ma rogów, nie? Pentagram. Na tej mapie jest pokazane, która tu jest. Która wskazuje na te kamienie ogniskujące. Mapa od Sapurasa. No, czyli ma... O! Tak, jeden już mamy. Jeden był tu na bagnie. Dwa, trzy jeszcze zostały. Czyli jeden w tym takiej fortecy, gdzie będzie Gorn, z tego co pamiętam. Drugi w tej starej cytadeli. A ostatni to nie wiem, gdzie był. Skrót od angielskiego Be Right Back. Ale już jestem. Z powrotem. O, dobra, zobaczymy co to jest. Ło, kurde, on jest wrogo nastawiony do mnie. O matko. Dobra, zapiszemy, nie? Okej, zapiszemy. Aha, bo ja nie mam tej, nie? Many, świetnie. Naprawdę jestem po prostu mistrzem. To ciekawe, bo... Aha, bo to było chyba tak zrobione, że jak się było szkodnikiem, miało się zbroję szkodnika, to chyba można było tu z nimi chyba pertraktować. Dobra, ciekawe jak on będzie reagował na mnie. Coś takiego było. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Nie, spoko, oni mają fajne rzeczy. W sensie takie proste itemki. To co, puszczamy jakąś nutkę dać w tle? Kurde. Nie. Jeszcze pożałujesz. Właśnie nie wiem. Może przy okazji, może innej gry? Nie wiem, jestem trudny na takie zmiany, powiem ci szczerze. I nie chcę też, żeby mi archiwa wyciszali potem. Ze względu na prawa autorskie, nie? Potem uciekł do swoich. Bo ja sobie to potem wrzucam na YouTube'a. A potem jest cały filmik wyciszony, nie? Jak się mu zapuszcza. Nie no, dobra, nie mieszam się w to.
Nie mieszam się w to. Nie wiem, co to jest za miejsce, może pamiętasz, ale tam miał gościu imię, a jak ma NPC imię, to... To coś jest na rzeczy, prawda? No, bandzior. No dobra, chyba że ich porobię. O kurde. Kojarzysz coś tych typów tutaj? Nie wiem, czy pamiętasz na tyle Gotika? Pan Ponczuk by się przydał. Pan Ponczuk to miał wiedzę na temat Gotika dosyć solidną. Ty, nie uciekaj. No, pan Ponczuk, to trzeba go wezwać. Do tablicy. Dalej, no chodźcie tu. Kurde, no ciężko się do nich. No ciężko się do nich zbliżyć, bo oni od razu zaczynają strzelać z tych łuk. Ej, dobra, mam pomysł. I to taki w sumie dosyć drastyczny. Aha. Aha, a nie, bo to jest. Dobra. Nie, bo ja bym potrzebował deszcz ognia, a ja go nie mam. Mogłem go kupić od tamtego ziomka. Cholera, no. A ja go nie kupiłem. No, nie mam nic, kurde, ciekawego takiego. Sen. O, lipcia. No taki z siebie kasztan. Dobra, ostatnia próba i po prostu zawiniemy stąd manaty, bo... Jeszcze jedną szansę sobie dam. Tamtemu co się stało, ziomkowi? Ale spaliłem. To można spokojnie w taki sposób zrobić. Tylko nie mogę tak nubić. Zabójstwo przy świadkach to samobójstwo. Wort z mroźnej doliny. W końcu pokonałem tego bossa ze skrzydełkami teraz ten. Wort. Ej, dobra, zostawiam ich w spokoju. Tą bandę Quentina. Nie ma sensu. To jest szkoda czasu na nich. Zamiast marnować czas na tych edgebynów, to lepiej, jak sobie pójdę po ten ostatni kamień ogniskujący.
W sensie ostatni, co ja gadam. Patrz, ten jak spierdala. Ty gościu, spokojnie, nic ci nie zrobię, nie uciekaj. Kurde, a krwi to stracił po prostu... Spróbuj trzymać się blisko niego. W sensie przyklej mu się tak do... przyklej, YOLO, na YOLO. W DS-y w trójkę się troszeczkę gra na pałę, jak w Bloodborne. Weź się do niego przytul. Ogólnie to tak, masz jakąś ciężką zbroję? Możesz dodżować dosyć zwinnie. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Ja naprawdę jak tego gotika skończę, to odpalę DS3. Ja pamiętam, że na niego była taka dobra... A magiem grasz? O kurde... No tak, magiem grasz, no to wal w niego ze speli, nie? I dobre uniki rób i tyle. To mogę ci powiedzieć. Ja chyba magiem nie grałem w trójkę. Przeszedłem trójkę dwa razy, ale magiem chyba nie grałem. To jest w sumie dobry pomysł. Żeby zagrać sobie magiem. No. Kaszanka. Kobus. Cześć, Kobus. Co tam? Jak tam mija ci wieczorek, co? O, jest Igorn. I mi ukradł punkty doświadczenia. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milton, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. Grodziska White IPA. Piwko z zieloną herbatą. Jest rewelacyjne. Szukam magicznego kamienia ogniskującego, być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru. Ej, to jest mój ziomek, nie? A mi mruczy pod nosem, jak taki kitełek. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaty. Pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam... Nara, Kobus. Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Dzięki, że wpadłeś chociaż na chwilkę. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Ej, ziomeczek, no co tam u ciebie? Dłegorn. Coś ty zrobił. Aha, ty idziesz inną drogą. Zaraz, poczekaj no. Nie no, przyszedł sobie po prostu zębacz, nie? Pomruczeć mi pod nosem, jak taki kiteł mały. Gorny, wybacz, ale tu jest bardzo dużo potworków. A doświadczenie to jest coś, co ja najbardziej potrzebuję w tym momencie. Ty, jacy pływacy zwinni. Masakra. Jak dobrze pływają.
Tu mi zaimponowaliście, zębacze. Tak na fest, bym powiedział nawet. O, ścierwojadki. I kretoszczurki. Long time no see. Jesteście słodkie. Kretoszczurki. Ej, ale on już... A, i tam wilczki jeszcze są. No elegancko, jest tu ich trochę. Troszeczkę sobie naekspimy. Coś mi jakby klawisze nie łączą. Nie wiem, co jest grane. O kurde, to są orkowe psy, to uciekam stąd. I biegną za mną. Oh my god. Pewnie masz opóźnienia do GeForce Now. Nie rozumiem, w sensie chodzi ci o to, że nie gram teraz na GeForce Now, bo mam opóźnienia? Nie mam. Ostatnio odpaliłem na chwilę Cyberpunka, żeby nie zapomnieć totalnie tej gry. Ojejku. Serio? Really? Yes. Proszę o wstrzymanie się od komentarzy. Jeśli pogadajmy lepiej. Jak pan uważa, czy dwójka na zdrowie to jest plan? Dwójka na zdrowie to jest plan? Dwójka na... A, drugi Barabasz. No i jakiś tam plan jest. A nie za dużo tego Barabasza ostatnio? Ale ty cały czas mówisz o tabace? Bo już się gubię, powiem szczerze. A, nigdy nie wiadomo, o czym mówię. No właśnie, ja mam wtedy mętlik w głowie, ja nie wiem, o co ci chodzi. No bo tak, no tabak sobie możesz wciągnąć, no ale dwa gibony, no to trochę dużo by było, nie? Kurde, żeby ci nos od tego nie spuchł. Czy już spuchnął? Thank you.
Dobra, czas na zapisanie gierki. To za mocno świeci. O. Ojej. To był farcik. Tak jak to wspomniałeś, Nati tryharduje cały czas. Cały czas na tryhardzie. Nie no, bez przesady, wale prąda. Mielić zaczynam, ręką się wygina, skręcę epety. Chyba że walisz prąda na jakiś egzamin, no tak jest, tak niektórzy ludzie robią. Słyszałem, że na medycynie właśnie dosyć powszechnie stosowana praktyka lekarska. O, co za wieża? Jakaś tutaj opuszczona wieża. Klimatyczny temat. Drzwi są zapewne otwarte. Wejdziemy do góry. No powiem ci, że sobie strzelam czasem barbasza, jak psycha siada przed... Tak się pocieszasz. No jest to jakiś tam ten, nie? Wiadomo, jak tam przyjemność tego czerpiesz, to... W jakiś sposób relaksuje, no relaksator jakiś to jest, nie? Dobra, tutaj na tej wieży nic nie ma. Poza ładnym widokiem, którego nawet nie zgłębiłem. A zrobię to. O. No ślicznie, widzę tutaj tam górki, stary obóz ładnie widać, tutaj ten klasztor, pięknie, też go widać ładnie, ładnie wszystko, pięknie to wygląda. No jak wleci, to 15 minut się ześlizguje z krzesła i jest ilona. Dobra, zejdziemy tutaj na dół. Tylko przed tym procederem łykniemy sobie i zapiszemy. O kuźwa. Tego przeciwnika jeszcze byśmy jeszcze nie widzieli. Dobra, szkielecik. A to było ciekawe, co? To jest ciekawe, nie? O, aha. Dobra, ja doprawiam na zdrowie. No, jak najbardziej. Na zdrowie. A żeby kataru nie mieć. No, te szkielety nie są takie jakieś... To one mają za kung fu. Serio, ostatnim hitem mnie zabił. Co za gościu. No
Wjechał mi z karcia, nie? Normalnie Cobra Kid. Cobra Kid, gonią mnie. O cholera. Ja tych drzwi nie zamykałem. Jaka ucieczka. Dobra, ja tam wrócę przecież. Bo sobie z nimi poradzę. No. O, leci. Sporo za nich doświadczenia jest. No takie... Facet, ale nie uciekaj. Jakoś śmiesznie biega. Fancy, bo kartą wyrównujesz. A wciągasz. Szkielet samobójca. To było dosyć interesujące. To, co się dzieje w tym playthrough, na tym streamie, w tej grze, to jest po prostu jakieś mistrzostwo świata. Najpierw ten zębacz, teraz ten szkielet samobójca. O co tu chodzi? Ten w rogu stoi patrząc się w ścianę jak w Blair Witch Project. A to był wojownik, to był silniejszy typek. O, 3 miksturki many, świetnie. Takie rzeczy spoko. Ej, tu zejście jest w dół jeszcze. A, jest zejście w dół. Oni są po barabaszu, no konkretnie. Dobra, tu jest jakieś zejście w dół. To dokąd prowadzi? A to jest ślepy zaułek, tak? Poważnie? A tak fajnie tutaj wymodelowany. Tak jakby chcieli coś zrobić, ale... Albo zacząłeś się coś pytać, przerwałeś. Przypomnij mi, bo nie pamiętam. O co ja pytałem? Ten próbuje to przybiec, też nie potrafi. O, oni mają tam animację tego bujania. Nie wiem, o co pytałem, nie wiem. To jest jakaś kopalnia, matko bosko. To dosyć obszerna z tego, co widzę. Światło musimy użyć. O, mam na szósteczkę. Nie wiem, naprawdę na tym nie potrafię sobie przypomnieć. O, ryżóweczkę mamy, pochodnie. Dobra, pójdziemy w inną odnożę, bo tutaj chyba schodzę już na maksa na dół, a tego nie chcę zrobić. O, tutaj ślepy zaułek. Ojejku. Tutaj chyba nie byłem. Oj.
Myślałem o rurce? O Dark Souls. Chodzi ci o DS-y? Nie, nie, odpowiedziałeś mi. Ej, nie wiem. O tym. Nie wiem. Chodzi ci o to, czym wciągasz? Banknotem 500-złotowym? Może o to chodzi? Nie wiem. Nie wiem, ale szkielet na mnie patrzy ze ściany. Miałem iść po kamieniu ogniskującym, a wylądowałem w jakiejś kopalni, nie? Ło! Nie! Na religii kiedyś było z 50 euro. No to ładnie się bawisz na religii. Powiem ci, no. Religijnym żeś. A to tak, mam rureczkę z długopisu z zakładu pogrzebowego. Akurat z zakładu pogrzebowego. Jakieś takie autodestrukcyjne tematy, kuźwa. Nie. Nie. Leave me alone. You wankers. Nie. Bardzo dużo dla nich jest doświadczenia, podoba mi się to. Można tu ładnie naładować expa. Aha, i to jest ten pierwszy główny skręt. Ja nie chcę iść w lewo, nie chcę iść tam na tą plażę, chyba wtedy dojdziemy. Tak mi się wydaje. Ja chcę zejść tutaj. A światełko zapomniałem sobie zrobić. Okej, schodzimy tutaj więc. Czy to się łączy? Of course not. A czy... Ale powiem szczerze, że projekt świata jest świetny. W jedynce. Jest naprawdę spoko. Te tunele, fajnie to jest zrobione. Dalej czekam, aż sobie będę. Spokojnie, przyjdzie na to pora. Ale jeszcze przyszły tydzień i praktyki miesiąc, więc spoko. I co, koniec? Przyszły tydzień praktyki masz chyba do końca, tak? Okej, dobra. Chyba zostało nam tylko to. To jest bardzo dużo szkieletów. Cholera by ich wzięła. A, przez marzec. No spoko. Co będziesz robił dokładnie? Czy robisz nadal te... czy fakturujesz? Czy to są te twoje praktyki? Ojej. Thank you.
Też, ale teraz gdzie indziej mam i tam będę kompę składał, jakieś strony pisał. A to jakieś wynagrodzenie będzie jeszcze? No tak wiesz, pisać strony za jakieś tam grosze to trochę... Trochę przypał, nie? Ale jak najbardziej, nie? Bo zawsze jakieś doświadczenie. Ale ja nie lubię czegoś takiego, na przykład, że wiesz, tam na praktyki się jakiegoś chłopaka wysyła, ktoś jest uzdolniony, pisze strony, tam wykonuje pracę, która jest warta dużo więcej za ten, nie? Za tam jakieś, no, te przysłowiowe grosze. To jest słabe, nie lubię. Właśnie pracodawca wtedy powinien dawać więcej, nie? Jak na przykład znajomy też, właściwie ojciec znajomego prowadzi firmę i też często jakieś tam praktykantów bierze, to też im płaci więcej od siebie, nie? Tam robią u niego, a nie tam za pół darmo. A także właśnie wszystko kwestia, u kogo będziesz robił. Czy będzie w porządku? Czy będzie, wiesz, nie w porządku? Ten szkielet się do mnie zbliża, on tam lewituje, on jest przerażający, zawsze się bałem tych szkieletów w Gothiku. Szkielet zmaga zwierzę mgieł. Pyk. Pyk. Co on robi? Pyk. Pyk. I pyk. 500. No, pewnie jakbym do niego podszedł, to by się dobrze nie skończyło. Ja już wiem, co tu jest. Ja już wiem, o co tu chodzi. Chromanin. Tak. Sopel lodu. O, zajebiście. Sto bryłek. Kolejne 100 bryłek. Świetnie. To jest bardzo fajny quest ogólnie. Tutaj się triggeruje w tym miejscu. Ale to za sekundkę. No, tutaj ekipa jest jeszcze. Przyzwanie szkieletów jest bogi. No tak, spustoszenie robią, nie? Cheezują przeciwników, nie? To jest spoko w sumie. W sensie agro biorą. Będę bardziej dokładny. Kapcia sprzedał. Padli. Tam już chyba jest ten. Fresh air. To pójdę w prawo. Tu. Oczywiście ślepy zaułek. To w prawo. Ale jest rozległa ta kopalnia. Masakra. No i nie porobił, nie? I oczywiście Xelkarz tam nie zapisał gry.
Zaraz znowu bije kolejny poziom, nie? Tutaj jest po prostu tyle doświadczenia w tych miejscach. To jest jakiś szok, normalnie. Gothic to taka farma, nie? To jest taki RPG, w którym nie dostaje się doświadczenia więcej za zadania. Jak na przykład miało to miejsce w jakimś takim ostatnio grałem w jakieś takie RPG, co tak naprawdę nie opłacało się robić nic pobocznego, bo głównie dostawało się expa za main questy. Nie pamiętam, co to była za gra, ale... A w Gothicu to można sobie pofarmić po prostu i się tak wykoksić wcześniej, że szok. Normalnie szłak. Normalnie szłak. Ok, wszystko prowadzi do tego innego tunelu. Aha, tu już widzę wodę. Tu widzę ślepy zaół. Stertę beczek. Ja tak w cyberpunku zrobiłem. No tak, tak, można tak zrobić w cyberpunku, tak jak w Gothicu, no to jest prawda, ale o jaki to chyba w Wiedźminie tak było. Że za poboczne się dostawało jakiś syf, a za główne się dostawało expa, że rzeczywiście wtedy się poziom podnosił, nie? A za te poboczne to taki trochę szajs był. Chyba w Wiedźminie Trójce coś takiego było, tak było. No tak, właśnie, ta plaża to jeszcze była. Dobrze pamiętam. A tu nie było ognistych jaszczurów czasami? Tak, 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 tak. Ogniste jaszczury, kuźwa ty. To raczej na kule ognia będą odporne, co? Chyba tak. O Boże! Kurczę, no. Ja wiem, co zrobię. Ja się ustawię to jakoś tak sprytnie, że tak powiem. I je wycheezuję. Zrobię na Dark Soulsy. O, kuźwa. Ojej. Jednak tu nie jestem bezpieczny. Zabijasz pierwszego i dopiero drugiego zdarzeń. Wiesz co, ja myślę, że można je cheatować właśnie w taki sposób, jak ja to zacząłem robić. Bo tu są chyba dwa te jaszczury. Jak ja tu wbiję, na przykład wyżej, o, wbiję sobie tu na tą skałę. Albo i nie. Nie, tu oni tu nie wlezą, na bank. Nie ma w ogóle takiej możliwości, że one tu wejdą. Bez komentarza.
No czemu on nie rzuca tego spela? No weź rzuć tu w dół. Dramat. Dobra, teraz w sumie może... O kurde, w jedynce te szczury są powalone. Pan Ponczuch, cześć. Powiem ci tak, byłeś tu już wspominany. Czekałem za tobą. Szczerze mówiąc. Bo mam do ciebie pytanie. A zaraz, zaraz. Można w jedynce wyrywać języki ognistym jaszczurom? Bo z tego co pamiętam, język ognistego jaszczura chyba był potrzebny do Ulumulu, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam, czy niedobrze pamiętam? Bo już nawet nie wiem. Chyba ten język był potrzebny, ognistego jaszczura. Dobra, to w sumie ich zostawię tu, że... No właśnie. Tam kły błotnego węża, właśnie ognisty, język ognistego jaszczura. Dobra, zostało nas, nam ich tu tylko jeszcze cztery. Także sobie przyjdziemy tu później. Najnormalniej w świecie przyjdziemy sobie tu później. Na tym statku zapewne nic nie będzie. Znając życie. Of course not. Ale inaczej, pan Ponczuch. Jeżeli kojarzysz miejsce tam, gdzie spotykamy trolla, gdzie jest Diego i zdobywamy kamień ogniskujący, to tam obok jest taki obóz bandziorów, którym przewodzi Quentin. Czy z tym powiązany jest jakiś quest? Bo nie pamiętam. Bo oni są wrogo do mnie nastawieni. To chyba było coś związane z bagiennym zielem, jak się było członkiem nowego obozu, co? Okej, okay, dobra. Wanili nie, ta miejscówka jest niedorobiona. Aha, na takiej zasadzie. A tam czasami ziela się do nich nie nosła? Aha, jakbyś miał edycję rozszerzoną czy coś takiego. Nie, nie gram bez żadnych, bo ja gram vanilla, ja gram bez żadnych modów. Bo najbardziej taki vanilla experience chciałem sobie przemyśleć. Może teraz później sobie zagram właśnie w edycję rozszerzoną jakąś, to by były nawiązania. No okej. Okay. Dobra. W tej wieży zdobyliśmy księgę, Romanin. To jest jeden z moich ulubionych questów, był, pamiętam, w Gothiku. Gdzie jest, kurwa, ta księga? Jest, Romanin. Romanin, ten, który zechce wyrzec ścieżki występku i błędu i zechce podążać drogą prawa i porządku, pozna prawdziwe źródło mojej potęgi. Dane będzie użyć jej, by skruszyć ogniwa tego świata i posiąść najwyższą z nagród. Romanin. Mędrzec stara się zobaczyć sprawę w jej całości, nim zdecyduje się podjąć trudy wyzwania. Było 6 ksiąg bodajże. O, zabrałem z wieży mgieł tajemniczą księgę należącą do szkieletu maga. To Chromanin, magiczna zagadka pozostawiona przez jej potężnego twórcę. Mędrzec stara się zobaczyć sprawę w jej całości, nim zdecyduje się podjąć trudy wyzwania. Nie pojmuję jego zamysłu, ale może z czasem uda mi się rozwikłać te tajemnice. Tak. To jest zagadka, gdzie jest kolejna księga i tych ksiąg jest chyba 6. To oni są koło nowego obozu. Ta, aha, ci co tam pichcą. No wiem, kojarzę pan Ponczuch.
No. Może być tak, jak mówisz. Na pewno jest tak, jak mówisz. Dobra, Gorn. Dobra, gadaliśmy już przed chwilą, także pominiemy tą rozmowę. To mnisi mieszkali w ogóle. Dobra, idziemy go. On tu będzie naokoło cisnął. Kuźwa, gościu. Weź ty najpierw, daj zabić zębacza. No, znowu poleciał, nie? Jezus, jak się roztrzaskał w ogóle, biedny zębacz. Po kolei, panowie. Łe, kurde, no. Dobra, może później tutaj przyjdę jeszcze. Pewnie później tu wejdę. To mi Gord pomoże z nimi. Dobra, idę gadać z Gordem i lecimy. Z Kłościkiem. Fajnie by było, jakbyśmy dzisiaj zrobili te kamienie ogniskujące. Gornik. Cześć. A gwiazdy się już pojawiają na niebie. Robi się ciemno. Dobry post. No to go. Dawaj, Gornik, lecimy. Rośniki, rośniki, serafisik. Tam, tam, tarararam. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. A, czy nic tu nie ma? Okej, dobra. Klucz. Ten klucz pochodzi z jaskini przed ruinami klasztoru. Przemiana wrząszcza. Aha, bo tu będzie trzeba pod tym murkiem poprzechodzić. To też kojarzę. Okej, no to mamy to. No to lecimy, Gornik, z powrotem. A ty przejdziesz po tej desce? No to mnie zastanawia, czemu przejdzie po tej desce. Na moje będzie miał z tym problemy, ale no... Okej, próbujmy. Gordy, ty idziesz czy nie idziesz? Człowieniu. You come in or not?
Welcome to Gothic X-Files. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest kurwa Gorn. Gdzie on się podział? Gorn po prostu wyparował. Wyparował. Wcięło go, no za dużo barabasza. Leży gdzieś pewnie, kuźwa. Dobra, wczytamy sejwik, może to pomoże. Cześć. Chodź za. Dobra, Gornik, teraz nie przesadzaj z barbaszem. Pan poczuł. W ogóle gra magiem ognia jest upierdliwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek go wybierałem w jedynce, a ładowanie tego firebola chwilę trwa. No, to jest straszne. Dobrze, że w dwójce już normalnie sypiesz od razu z miejsca. A to jest dramat trochę, no, rzeczywiście. Chociaż zaraz będę miał tą ognistą burzę. Myślę, że ona dużo większe spustoszenie będzie siała. Jak będę grał w dwójkę, to wybiorę tego najemnika, bo szczerze, dwójkę przeszedłem z 5 razy, jak nie więcej. Na pewno no, więcej grałem w dwójkę, dużo więcej niż w jedynkę. To wybiorę najemnika i łowcę smoków, bo no, nie grałem z tego, co pamiętam, nigdy nimi. Magiem grałem, paladynem przeszedłem. Magiem przeszedłem, ale najemnikiem nie grałem. Także. Chociaż wiem, że granie magiem w dwójce jest dosyć przyjemne. I easy. To znaczy easy jest w podstawce dwójce, bo w nocy kruka troszeczkę tamten próg powiększyli, ale już o tym rozmawialiśmy. Dobra, to co, idziemy, tak? To co, idziesz tam nam? Czy będziesz tu medytował? Do boju. Do boju, no, okej. Okay. Chodź. Gorn. Chodź. Chodź, będę miał cię na oku. Ciekawe, jestem ciekaw... A właśnie, mam w sumie księgi. Nie, nie mam księgi. Jakie są zaklęcia w czwartym kręgu? Tam jest właśnie ta burza ognia chyba. Bo deszcz ognia, nie wiem, w którym jest, w piątym? W szóstym? Nie, nie mam pojęcia. Przecież on nie przejdzie przez tą kłodę. Gorn, dobra. Teraz będzie walka z samą grą. Ty przeszedł bez problemu, ale wariat. Gorn, bierz ich. Chodź Gorn, zajmij się tymi patafianami. Zobacz, udało się. No nie wierzę. A
Ej, albo nie, no inaczej, może ich to zczizuje i on do nich pobiegnie sobie. Nie, dobra, to się mija z celem, bo doświadczenia nie dostałem. Jest całkiem komiczne, ale... Najlepiej pomiędzy nich biec. Take the higher ground. Gorn, co ty odpierdalasz? Jezus, jaka ta jedynka jest popsuta. Dwójka już nie jest taka popsuta. Dwójka jest poprawiona i to ostro. Też zdarzają się bugi, wiadomo, ale... Ale nie takie rażące jak tutaj, przecież... To jest normalnie survival z bugami trzeba walczyć w tej grze. Masakra. O matko. Szkoda, że nie liczymy zgonów. Jak tryhardujesz, to tak się kończy. No tak, bo tryharduję, no. No ale co mam innego zrobić, no? Nie mam wyższego levelu. Grałbym strażnikiem, bym ich wszystkich skroił już dawno, nie? To sobie zażyczyłem maga ognia. Bo nigdy nie grałem. Jalalala. O, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze, teraz będziemy mieli wszystko pod kontrolą. Dobra robota, kolego. Pięknie do mnie. Na górze jest chyba jakaś platforma, ale wątpię, żeby udało się nam wspiąć tak wysoko. Musimy znaleźć inną drogę. No musimy. Ja wiem, co zrobię. No i tutaj specjalnie te... Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. No to więcej typów to nie... Więcej typów to nie mogło być, nie? Naprawdę. Już limit typów wyczerpany. No i żeśmy przeszli. And open. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Boże, jakie odgłosy, jakieś kruki, jakieś krzyki. Jest dosyć creepersko, masakra. I zębacze się pojawiły, of course. Bo why not? Czemu ja mam przygotowanego...
Tu jest jakieś przejście. Tu do góry można wejść i tu można zejść. Roi się od zębaczy. Jak powiedzieć pędzaczy, ale nie, to są zębacze. Gord, czyń powinność. Aha, on nie żyje, tylko się zbagowało. No dzień baga w Gothicu jest, nie? Dzień baga, naprawdę. No to se tańcuj. Nie wnikam. O! Hello, sir. Ty, Agor, idziesz tu? Chodź, bo to jest ziomek. Ale dużo zadała mu ta kula. Easy peasy. Lemon squeezy. Jakaś tajemna biblioteka tutaj jest. Popatrzmy. Przemiany w wilka i w dzieniostwora. Przemiana w krotoszczura. A tu jakieś magowie opanowujący sztukę transformacji. Normalnie zamieszkiwali. I mamy kamień. A więc znalazłeś... Tak, muszę zanieść ten kamień. Pójdę kawałek z... Tak, no to chodź, chętnie. Chętnie cię ugoszczę. Chętnie zniosę twoje towarzystwo, ale muszę jeszcze dwie lokacje sprawdzić. Gorn. To było jedno, ale ten jeszcze nadal tańcuje. Poważnie, troll, o matko. Hopsa sa. Hopsasa. I co my tu mamy? Aha, i tu trzeba mieć ileś siły, żeby to obalić, nie? Z tego, co kojarzę. Ale ja jestem bystry i mam na to inny sposób. Mianowicie taki. Bo trzeba mieć 50 siły, żeby to przewrócić, z tego co pamiętam. Coś w ten deseń, jakoś to tak jest zrobione. No, teraz chyba droga powrotna bezproblemowa. Quality skarb za eksplorację. No dokładnie, jakieś kurwa bzdury. To powinien być, nie wiem, co najmniej eliksir dawający na stałe do siły, albo coś takiego, a nie kuźwa randomowo jakaś generowana skrzynka. Lowest tier loot, nie? Młody troll. Tak malutki, słodki. Aha.
No dobra, to Gorn, działaj, bo ja to nie mogę. Do boju. Kurde, ten troll, skąd on się tutaj wziął? O, ale fajnie bariery widać. Aha, i tu bazowo powinien być ten kamień ogniskujący, dobra. Chyba popełniłem błąd, wybierając tą drogę, bo ten Gord się zgubi, biedaczek. Gorduś, gdzie jesteś? Jest tu, no zobacz jaki wariat. O, chodź wariacie. Ale idziesz czy nie idziesz? Jesteś. Kruki brzmią naprawdę złowieszczo. I te krzyki jeszcze bardziej złowieszczo. Uciekam stąd w te pędy. No. Gorny, jak będzie? Przejdziesz czy nie przejdziesz? W sumie to mogę tutaj na te orkowe psy go nasłać. On je sklepie. On im podoła. To nie głupie jest. No. Mam stworucy do ubicia. No, elegancko. A no to już tu. Jeszcze dwa. A ja nie mogłem sobie dać z nimi rady 10 poziomów temu, no to mi trochę minęło. Tego nie tacy easy są. Mam mało rudy. Skąd to by rudę wyczasnąć? Idziesz gornik? Mi się nie zaklinuj na jakiś, na jakimś pniaku, no właśnie. Choć pójdziemy po Bożemu ścieżką.
No sorry, facet, ale siła przyzwyczajenia. Dobra, tu mamy to załatwione, tu mamy załatwione, no to nic, to tędy trzeba iść. Do tej fortecy starej, z tego co pamiętam. Idziesz, Gor? Chodź, chodź. Pomożesz mi. O, tu widzę wymagający przeciwnik. Ogary, ojeju, nie pamiętam tego przeciwnika. Zapomniałem o nim. W dwójce one chyba nie występują, z tego co pamiętam. Dzięki, Gor. You save my poor life. Konsacze też nie. Konsacze wróciły w noc kruka. Taki przeciwnik, trochę jak Silent Hilla. Takie monstrum normalnie. Aha, to jest jakieś wejście, ciekawe, interesujące. Amfora, ciekawe. I zwój, zwój czego? Kuli ognia. Albo burzy ognistej. Kuli ognia. Młot orku. Konkretny ten młotek. Czy on jest lepszy od broni, którą aktualnie posiadam czasami? Jest, owszem. Ale młoteczek słodki. O kurde, jaki młoteczek, nie wierzę. No ale czaska lepiej, także jest ok. Aha, bo tu jest to przejście. Tu, gdzie jest paczo. Dobrze mówię? Tak, tak. Chyba tak. Czy tu stąd można gdzieś jeszcze wybyć? A, to jest zalana wieża Xardasa stara. Stara wieża Xardasa.
A tu się idzie do tej fortecy. Dobra, na razie nie. Na razie tu nie idziemy. Wracimy do fortecy. O, golemik. Zapomniałem, że to był golemik. Golem mostowy. Easy peasy, lemon squeezy. O, hej, Alester. What are you doing here? Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. No, najlepiej, jak wszystko tutaj przejmą orkowie. To na pewno ci zapewni byt. Górski mech. Krucze ziele i psianka. I dwa serafis. Ty, no dwóch typa mam. Gorny i Lester, no ciekawe, no fajne. Fajna opcja. A idziecie tu, czy tak nie za bardzo? To come on. A Lester? Lester, ty stary draniu. Gdzie cię wcięło? To dawaj. Dobra, chodźcie, panowie. Lestera znowu gdzieś wcięło. Mam nadzieję, że nigdzie nie spadł.
No kurde, gdzie on jest? Jezus, ale oni się bagują, masakra. Dobra, może się znajdzie. Do boju. No to chodź. Dobra, ja lecę w spanko. Popatki. No, Nati, dzięki, że wpadłeś. Dzięki za odwiedzinę. Trzymaj się, dobrej nocki. No i Lester mi zniknął, ten drań. A ja nie mam save'ika nawet. Może się znajdzie. Lester, znajdziesz się, czy się nie znajdziesz? Jak to z tobą będzie? Klucz do skrzyni. Opuszczona górska forteca zostawiały klucz do skrzyni. Secret place ze szkieletorkami. Kolejny poziom, no i elegancko. Gdzie jest Lester? Że tu tego aktu własności nie było. Gdzie on to jest? To jest pytanie też. A, to jest przejście tutaj. Okej, to jest jakaś harpia. Siekiera. Okej, okay. No i piwo. Pyk. Tak, to wszystko tutaj jest niedostępne. Dobra, wbijamy po drabince. Gorn pewnie za mną nie wejdzie. Także będzie musiał poczekać tutaj na dole. Jest i Gord. Jak ty to wlazłeś? Jak ty to wlazłeś, typie? Jaki wariat?
Akt własności. Dobra, super. Ja, Bergmar, burgrabia zachodni terytoriów i sędzia badania mojego miłościwego pana lorda Tymorsim, teren wokół kolinie, niż osiadłem. 400 funtów złota, no spoko, dużo kasy. Aha, bo tam była skrzynia, której nie przeszukałem jeszcze, chyba. I na dół. No i pięknie, porobiona. Dobra, tu była skrzynka nieprzeszukana jeszcze. Jeszcze biorę i próby, no spoko. Pasuje. Dobra, odleciała sobie. Siną dal. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest do góry. Czy to idzie w ogóle wejść? Idzie. Jestem ciekaw, co tutaj jest do góry, bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Tu kolejna drabina jest jeszcze? O matko bosko. Kula ognia została wyekwipowana. To ci ciekawostka. Dobra, to jest tu wyżej. A ta tamta drabina ostatnia, to dokąd prowadzi? A tu na sam szczyt. Na samym szczycie co mamy? Skrzynia. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Wieczór zwycięstwa. O, mam lepszy. No dobra, to złazimy z powrotem. Tu mogę użyć albo telekinezy, albo dobry skok. O, dobry skok nie działa.
A przeżyłem? Ciekawe, czy Lester się odnajdzie z powrotem. No, rewelacja. Czemu takiej rzeczy nie ma w dwójce? Mam ten kamień? Nie mam go. Gdzieś go położyłem na ziemi, co? Okej, dobra, żyję. O, i mam go. Gdzie jest teraz Lester? No nie ma tego po prostu benzwała. Muszę jeszcze raz po prostu eksplorować to miejsce, serio? Potem mu się zachciało po prostu zniknąć. O, jesteś, o. Jestem, weź ten na... Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne, zaczekam na... Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. Dobra, Lestera mamy z głowy. Chodź. Teraz górnik. No dobra, no to lecimy po kolejny kamień ogniskujący, który był tutaj. To jest obóz Kawalorna, no to on był trochę tu dalej. Mhm. Dobra, wiem gdzie. Chodź tu, człowieku. Lecimy stąd, lecimy dalej. Po ostatni kamień ogniskujący. A możemy w sumie tą fortecą przejść, czemu nie? Bye bye. Górsko forteca. O kurde. Nie sądziłem, że tutaj znajdę orka. O, jest i wieża Xardasa. Znowu jakieś duchy to słychać, nie? Creeperskie. O, jakiś buton. Cholera wie, co on robi. Ale pewnie... Aha, okej.
Okej, dobra. Jakaś nagroda to będzie do góry? Stara księga, the old book. Chromanin 2. Znalazłem twoją księgę. Wizja Chromanina, tajemne głosy z pierwszej przyszłości rozjaśniły mój umysł. Nie porzucę ich za żadne skarby. Świata mój los będzie odtąd związany z nimi. To, co kiedyś rozdzielono, zostanie znów połączone po bolesnej chwili rozłąki. Cholera jasna. Ale fart. Będę przedstawić całości, podjąć trudy wyzwania. Aha, czyli w całości, czyli stąd widać całą górniczą dolinę. Okej, okay, dobra. Serio? Chodź, górnik. Orczek myśliwy. Dobra, coś tu otwieram. Dobra, wchodzimy na tą wieżę. Właśnie na tą wieżę, bo tutaj jest jednak ten chromanin drugi. Także super, super, super. Jest tutaj ten drugi chromanin. Bo totalnie nie pamiętałem, gdzie on był. Kolejne chyba pamiętam mniej więcej, gdzie są. Jedno było przy jeziorze. Tam, gdzie są te chatki rybaka. Ten tam kogoś ubił. Znalazłem twoją księgę. To, co kiedyś rozdzielono, zostanie znów połączone po bolesnej chwili rozłąki. O! Szczerze, nie mam pojęcia, co to może być. No, bo to samo, nie. Aha, to pewnie... Ja już wiem, co to za miejsce. Pewnie. Znalazłem twoją księgę. A, to jest to, jak się ta rzeka tutaj rozdziela pewnie. Na bank. Okej. O, super. Hello, górnik. Z kim ty się tu tłukłeś, powiedz mi? Człowieku. Do czego służy ten przycisk? Co ja otworzyłem za jego pomocą? Aha, już wiem co. Jezus, co to są za odgłosy?
A, i ten też powoli. O! Właściwie nic nie ma. Dobra, nie schodzę tutaj, bo to nie ma sensu. Tylko Gorn się w tarapaty wpadnie. Dobra, Gornik, lecimy po następną księgę. Oj, oj, oj. Kurde, ale ładnie tu. Dwójka jest dopiero ładna. Ale to przyjdzie pora. Pięknie widać stary obóz stąd. To tutaj był, chyba ubił orka w tym miejscu, Gor. O, jest wieża Xardasa. Tu jest ta wieża, tu jest ten obszar kawalotna. Nie, tam dalej jest, to jest jeszcze inny jakiś obszar. Dobra. A, bo tego nie ma na mapie, no tak. Kartografowie się tam nie dostali, bo to są ziemie orków. To jest jaskinia. Oczywiście w tej jaskini nic nie będzie, nie? Jak to zwykle jaskinie w Gothiku 1 po prostu są, bo są, nie? Ale żeby dokończyć to, to już twórcy omali temat. A, bo tu można wejść na takie skróty jakby. Okej, dobra, ale ja podziękuję. Gorn, pomożesz mi, czy tak nie za bardzo?
Dlaczego ty ich nie atakujesz? Uczacza, no. A tu jest jakaś skinka, o, no popatrz. Zaraz tam wbijemy. A co jest w jaskini? Jedno wielkie nic. No, ta gra sprawia wrażenie niedokończone. O kurde. Tędy się nie idzie. Kurwa, leś tu jest. To mi się podoba. Teraz tylko muszę przeżyć. Ale ich wszystkich to skroił. Rewelacja. Nie, no zbombałem, dobra. Chodź, zbierzemy ich wszystkich.
God damn it. No dobra, no to dzisiaj po prostu poczyścimy ziemię orków. No jejku. Nie, to trzeba zrobić inaczej. Dobra, kod, dawaj, lecimy. Kurde, no na pewno idzie jakoś przebiec to. Dobra, to lecimy. Dobrze idzie. Tak się XP. Mordeczki. Dobra, o, może coś tutaj będzie. Jakaś szopa. Skrzyneczka, a w skrzyneczce jedno wielkie zero. Jedno wielkie zero, naprawdę. Okay.
Dobra, teraz im wywiniem numer roku, nie? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Stres test, ładny to robimy. Nie no, stres test trwa, nie? No i elegancko o to chodziło właśnie. Ja pierdolę, co tu się wydarzyło. To się nazywa stres test. Kiszony Johnny prowadzi rajd z grupą 20 osób. O, dzięki za rajdzik, Kiszony Johnny. Cześć, cześć, zimna ruda. O, ale miło, super. Rewelacja, rzekłbym nawet. Tutaj tak trochę spanko już bierze, powolutku. I się tak, że tak zapytam, odpierdala? A nic, goticzek się odwala. Fajnie, pan samochodzik, dzięki za followik. Cześć Dragon, cześć. Tyle ludzi, tyle ludzi.
Cześć, Kiszony Johnny, cześć, cześć. Dzięki za rajdzik. Na ostro będzie ogień niż jest. No jest, owszem. Kurde, gornik, ale pomożesz mi, czy tak nie za bardzo? O! No i mamy, co chcieliśmy. Ojejku, i teraz... Nie, dziękuję, jeszcze nie wiesz, na co się piszesz. No nie wiem. No nieźle, nieźle. Jeszcze tylu widzów naraz to chyba nie miałem. O matko, matko i córko. Jezus, to wariactwo jest tutaj, się takie uprawia. To bardziej Gordon, ten mój towarzysz, lubi na ostro. On tu załatwia brudną robotę ogólnie. Dobra, podnosimy itemiksy. Tak, biegam, taki poganiacz. Dobra, ja cię tu z nim zostawiam. Co złego, to nie ja. Idę spać. To dobrej nocki życzę i dzięki za rajdzik jeszcze raz. Bardzo miło. Z twojej strony. Wielki reżyser kina niezależnego, no tak. A, jak jeszcze jesteś kiszony, to powiedz, jak tam progres w Days Gone. Bo tam widziałem, że już byłeś w tym obozie, chyba trzecim bodajże? Czy czwartym nawet? Grafa powala na kolana. Jak na 20 lat, to powiem szczerze, że daję radę. Ta koszulka to nawiązanie do Pink Floyd? Masz na myśli Dark Side of the Moon? Wiesz co, chyba nie. Z jakiegoś sale'a internetowego. Powoli do końca zmierzam. No ja pamiętam, że tam właśnie ten rejon, w którym ty tam przebywałeś, ale to chyba na ostatnim streamku, to już właśnie taka końcóweczka jest, nawet bym rzekł. 60-70% może już. No w to nawet nie trzeba grać, nie? Bo dla ciebie odwalają brudną robotę. No grafa jest zabójcza, no. Uroki retro gamingu. Mnie wymęczyła bardzo. Days Gone. Ale to z tego względu pewnie, że platynę robiłem. Fajna postać kasztana, ludzie się biją, on kwiaty zbiera, luźno to, no, chill, pełen chill. No przeskok trochę jest na pewno z Days Gone. Albo odskok, o.
Kole z boku? Jakąś kolę mam z boku? Nie wiem. Kule? A, postać. To jest młoteczek. To jest młot bojowy orków. On się tak chyba nawet nazywa. Młot bojowy orków, a wygląda jak młotek do wbijania gwoździ. O nie, mogę skinąć. Kule. Kurczę, no. Chyba muszę na szybko jakąś miksturkę trzasnąć, bo nie widzę tego. To z tego powiedzenia, a niech mnie kule biją. No i tak się wbija dwa poziomy. Właśnie. Bule to jest taka gra francuska o rzucaniu w kulki kulkami. Tylko to się chyba boule pisze. Bule czyta. Dobra, bo tu czaty. A gdzie się podział Gorn? Gorna gdzieś w ciało, przepadł. On już jest stracony. Zaraz. Francuskiego to ja byłem dobry w lekcjach indywidualnych. A, no okej. Okay. A dlaczego byłeś? To nie jesteś? Straciłeś umiejętności językowe, że tak powiem? Profesora już, no tak. Nie no, Gorna mi gdzieś wcięło. I to tak na fest. O! Policja. Chyba musimy znowu wczytać. Znowu musimy zrobić orgię. Boże, która to już jest godzina? 2:50. Thank you.
No. A teraz sobie gorzej radzi. To napęd ręczny, ale jak dorobisz Parkinsona, to tak jakby miał nitro. Boż. No, trzymaj się kiszony, Johnny. Dzięki za rajdzika jeszcze raz. Także... O Boże, co to za propozycje tutaj jakieś dziwne. Przeżyłem? O Matko Boska, ja myślę, że oni od razu zabijają ci orkowie, a jednak przeżyłem. Dobra, to zbieramy. Zbieramy. Miałem iść po coś do picia godzinę temu, ale jakoś się tak zasiedziałem. Co ja za wariactwo teraz zrobiłem? Orgia część trzecia. Ja to chyba na starość do logopedy muszę iść. Generalnie każ nam podobać się ta gra. Tak, bardzo mi się podoba. A z racji faktu, że grałem w nią ostatnio z 12 lat temu, to miło do niej wrócić. To są, wiesz, potężne dla mnie ładunki nostalgii, stąd chęć do wrócenia do takiej klasyki drewnianej, zabugowanej. Bo nie można tego ukryć. Mnie jakoś męczy już taka grafika na dłuższą metę. Wiesz co, idzie się przyzwyczaić. To na początku może odrzucić, ale idzie się przyzwyczaić. Mam kilka takich oldschoolowych gierek, ale chyba już nie. Powiem tak, no tutaj też grafika to nie wszystko, nie? Bo no akurat jesteśmy na takim momencie, gdzie po prostu farmimy. A są jeszcze dialogi, nie? Bardzo fajne dialogi, no i świetny dubbing Gothicu jest, to rewelacyjny wręcz. No i story, w miarę. Dobra, parkuję wózek na kopertę i idę spać.
No dobranoc, pan samochodzik. Dzięki, że tu wytrzymałeś kilka minut. Chociaż. I dzięki za followka. Ogarnąć tutaj te. O, zimna ruda też dzięki za followka. Bardzo miło, bardzo miło, bardzo, bardzo miło. Spokojnie, pani streamer, wszystko czytna. To spoko, spoko. Oby tutaj. Chyba znowu będziemy musieli wczytywać. Albo i nie. Tutaj z takiego Days Gone po prostu z next-genowej grafiki do 2001. No, do hiku czasu normalnie. No, tak jak hipotermia, nie? Można by to nawet przyrównać do takiej właśnie hipotermii, szoku termicznego. Matko boska, no. O Jezus. To już nie ta godzina, to już tak późna godzina. Zaraz kończymy, myślę, 5 minutek i kończymy tę farsę. Myślę, że tak. Zwłaszcza, że zrobiłem w trakcie save'a. No chłopaki, chłopaki. O matko. Zimna ruda właśnie, jak tam, laptop już kupiony? Pamiętam, że coś wspominałaś na czacie u Kiszonego. Dla córki, tak? No. Co, bo tam jeszcze się bujnać. Generalnie chcę zamówić aliena, ale to jakiegoś konkretnego, o konkretnych parametrach? Czy one, bo powiem szczerze, że nie orientuję się, jak te składaki właśnie wyglądają i czy one mają jakieś nazwy modeli, które reprezentują jakieś parametry, czy po prostu jest ich na przykład trochę więcej i jest w czym wybierać. Okej, dobra.
Okej, myślę, że możemy to zapisać i powoli kończyć tę farsę. Przeszukamy sobie jeszcze ich tylko. I kończymy, bo naprawdę godzina jest już późna. A rano trzeba wstać. Okej. Okej, to dzięki wszystkim za udzielenie się tu chwilowe. Dzięki też jeszcze raz Kiszonemu za rajdzika. Za wszystkich, co oglądali. Ale jeszcze zimna coś pisze. Teraz mam 17 Core Duo GeForce GTX 980. W sensie 17-calowy, tak? Core 2 Duo, o kurczę, to trochę ma ten laptop, co? Siedem lat? No. A to ile planujesz wydać na tego nowego? Trzy do pięciu. O, ale Alienware'a. A, lapek ma chipu. Dobra. Core 2 Duo 7i? Aha, i7. To masz na myśli, tak? Mhm. No to nie ma tragedii jeszcze, nie? Core 2 Duo, no to trochę starszy procesor, ale i7 to jeszcze nie jest tak źle. Może uda mi się nową grafę. Ale to koniecznie Alienware'a poszukujesz? Bo w tych Alienware'ach to chyba też się troszeczkę tam za samą markę chyba się coś tam daje, nie? Bo jednak to jest tam taki sprzęt prestiżowy, co? No, ale jak się sprawdził, masz zaufanie, to jak najbardziej, nie? Z ciekawości sobie nawet spojrzę, jak to wygląda, bo... Nie wiem. O Boże, ja tu widzę jakieś Alienware za 20 tysięcy. No, to jest fajny za 20 tysięcy. Widzę za 20 tysięcy, co on tu w środku ma. I dziewiątka. O. I RTX 2080 Super. No, to jest... A, bo... Dobra. O stacjonarkę ci chodzi, Zimmer, tutaj? Bo myślę cały czas o laptopie. Chcesz laptopa na stacjonarkę zamienić, czy po prostu lepszego laptopa wziąć? Na laptopie, aha. Aha, bo ty mówisz o funtach pewnie, nie?
Widzisz, już jest ta godzina i po prostu... No, ale na takiej i9, na RTX-ie 2080 pogra się. Pogra się i to fajnie się pogra. To powodzenia życzę w zakupie, żebyś dobry deal zrobiła. A ja tymczasem uciekam, także dziękuję jeszcze raz wszystkim za obecność. Dzięki Kiszony za rajdzika. To trzymajcie się i dobrej nocki życzę. Bye bye.